Cóż, dochodzimy do w sumie najbardziej zagadkowego pomieszczenia, w którym oczywiście nie obeszłoby się bez potworów. Wracając. Dochodzimy do prawdopodobnie najbardziej zagadkowego pomieszczenia w Forcie Dragonia. Z jednego prostego powodu. Nawet nie chodzi o to, że wygląda jak labirynt, czy też po prostu ciężko jest przed niej się przedostać. Kwestia zagadkowości tego pomieszczenia jest nieco inna. Po prostu, aby dostać się do naszego głównego celu, do żółtego słupu, nie lubię mówić pilaru. Pilara. Rozumiecie, o co mi chodzi. Aby się do niego dostać, musimy rozwiązać zagadkę zostawioną nam przez starożytny. I czemu mogło cały czas dostaje bonusy do punktów życia? Tak jest. Tak swoją drogą. Będzie tutaj wykorzystywany przycisk, o którym jeszcze nie wspominałem. A to zaraz. Podchodzimy i my, dragonianie, złożeni jesteśmy z głowy, ciała oraz ogona. Ty, który tu jesteś, musisz zmienić kolejność na głowę, ciało i ogon, aby odkryć nową ścieżkę. Teraz jesteś głową, ogonem i ciałem. Czyli Shinji jest głową, Magus jest ogonem, Shala jest ciałem. Teraz mam zupełnie odwrotnie. Mam ogon, ciała, głowa. Tak, zmieniałem lidera poprzez używanie przycisku Select. Czyli tak, na początku mam dobrze, bo głowę. Tylko muszę to jakoś zmienić tak, żeby... Bo teraz mam ogon, głowa, ciało. Ciało, głowa, ogon. O. Czyli takie trzeba. No. Tamto miejsce akurat było dosyć nietypowe, więc... Nie jest to standard, że możemy sobie po prostu zmieniać o tak po prostu kolejność. Mamy teraz głowę, ciało i ogon, czyli tak jak kazali nam starożytni dragonianie. Pod tym względem nie lubię zbytnio tego pomieszczenia. Dziwne. Dobrze. Już widzę. Czekaj, tędy? I czemu nie? Wszystko jasne? Przepraszam najmocniej. Wciśnijmy przyciski, co się stanie? Opuszczą się schody. Ura. Tylko co z tego, że opuszczą się schody? Też jedne miejsce, gdzie możemy przejść, to tutaj. A tu przez to, że tutaj się to pojawiło, mamy trochę utrudnione wrócenie do pokoju, ale... Jaki z tego wniosek? Trzeba jeszcze chwilę pokombinować. Pozwolę sobie ominąć tą walkę po raz kolejny. Cóż, aby wydostać się dokładnie z tego pomieszczenia i w dodatku zgarnąć jeszcze ten żółty słup, potrzebujemy zmienić kolejność. Co dziwne. Na ogon, ciało, głowa. Akurat w tej kolejności. Nie pytajcie mnie dlaczego. No niestety, jak już mówiłem, jest to swego rodzaju labirynt, w którym trzeba umieć się orientować. Niestety. Opuśćmy ten słup.
Właśnie o tym mówię. I kolejna godzina zasuwania naokoło, bo nie można po prostu zeskoczyć, prawda? Jest to 10 metrów nad ziemią, połamiemy się wszyscy, jak zeskoczymy. Zwłaszcza Magus, który i tak potrafi lewitować. Dezaktywujemy słup. Czwarty smok pojawia się. I wyrasta coś z miejsc, z naszego głównego holu, do którego przybyliśmy. Jakieś miejsce z drzwiami, czyli zapewne tam właśnie mamy się udać. Co też właśnie uczynię. Cóż, teraz właściwie z łamigłówek już nie zostało zbyt wiele. Zwłaszcza, że jedną już widzieliście. Zresztą zobaczycie sami, jeśli wam coś niespodzianki. Aczkolwiek teraz pozwolę sobie zapisać stan gry. Jest taka nas walka z naprawdę, naprawdę, naprawdę irytującym przeciwnikiem. Nie powiem, że trudnym, ale po prostu irytującym. Inaczej się go nie da nazwać. Zobaczycie zresztą.